Dzień dobry, Kociakwik. Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj wracamy do cyklu Piwa Obowiązkowe, czyli do tego cyklu, w którym prezentujemy wam piwa, które naszym zdaniem każdy, kto się interesuje piwem, powinien wypić chociaż raz w życiu po to, żeby je poznać. Tak. No i piwem absolutnie obowiązkowym, jeśli chodzi o wędzonki, jest to właśnie Schlenkerla Marzen. Piwa wędzone, co to właściwie znaczy? Jak to się robi? Tak w skrócie. Piw samych się nie wędzi. Wędzi się słód. Słód, który jest podstawowym składnikiem do wyrobu piwa. I w czasie jego suszenia, w czasie procesu słodowania, po prostu używa się drewna, dym i gorące powietrze uzyskane z paleniska. Suszy słód i jednocześnie nadaje mu barwy, aromatu i smaku wędzonki. I kiedyś wszystkie piwa w ten sposób robiono. No, innych metod nie znali. I w połowie XVII wieku w Anglii opatentowano metodę suszenia słodu w sposób niebezpośredni, czyli nie używając tego dymu całego. Efekt był taki, że można było uzyskać słód, który był o wiele jaśniejszy, bardziej wydajny i nie miał nut wędzonych, które no, nie każdemu pasowały wtedy, nie każdemu pasują dzisiaj. Reszta Europy była zacofana oczywiście. No tak było, po prostu tak było. Anglia była liderem, jeśli chodzi o rozwiązania w piwowarstwie, a reszta świata no kopiowała to po nich z dużym opóźnieniem, bo tylko na początku XIX wieku dopiero kontynentalna Europa zaczęła stosować angielskie metody słodowania. Ale to się tak szybko upowszechniło, no miało dużo zalet, że nawet w bardzo konserwatywnym zawsze, nie tylko teraz, ale wtedy też, w Bambergu, na początku XX wieku zostały tylko 4 browary, które robiły tradycyjne, wędzone piwo tradycyjną metodą, czyli sami słodowali, nie kupowali z słodowni. Do dzisiejszego dnia zostały 2 browary. Schlenkerla i Spezial. I oni się bardzo szczycą tym, że robią tak jak zawsze. Mają własną słodownię, wędzą słód drewnem bukowym, ale do doppelbocka używają drewna dębowego. I wszystkie piwa, które Schlenkerla robi, są mniej lub bardziej wędzone. A to, co mamy przed sobą, to jest absolutna ikona. To jest piwo, które... Ja pamiętam, że kupiłem w jakimś markecie, jak się zacząłem interesować piwem tak naprawdę. Czyli to było ponad 10 lat temu. Wyglądało dokładnie tak samo, w takiej samej butelce, taka sama etykieta, to się nie zmienia. Bamberg to jest... stolica konserwatystów chyba. To w ogóle cud, że w Bambergu już można płacić w euro, a nie jeszcze w markach. Przesadzasz. Tak, wiem, przesadzam, ale jak byliśmy w Bambergu, nie można było płacić kartą. Tak, w większości miejsc nie można było płacić kartą. Był jeden bankomat. Nieczynny. Nie, no był czynny akurat. Ale no, byliśmy tam już 5 lat temu, więc może troszeczkę się zmieniło. Nie, wydaje mi... Nie, wiesz co, z tego co wiem, w Schlenkerli dalej się płaci gotówką. Może ktoś z was był ostatnio i może to zweryfikować. Poprawić nas, jeżeli się mylimy. Ale jest to... Właśnie przez to, że jest takie konserwatywne, to jest to fajne. Bo to się nie zmienia, to... Wiadomo, że jeżeli 10 lat temu piliśmy Schlenkerla i była fajna, ona wciąż taka będzie. I to jest piękne, to jest niezmienne, to jest w tym szalonym świecie. W czasach, kiedy telefony jeszcze były na korbkę, Schlenkerla smakowała tak, jak smakuje dzisiaj. Natrafiliśmy... na filmik z 1963 roku, gdzie lokalsi z Bamberżanie w podeszłym wieku bardzo chwalili się tym, że Bamberg jest takim konserwatywny. Więc tam się niewiele zmienia, ale jeśli chodzi o to piwo, to jest akurat na plus. No i w ogóle Bamberg jest przepięknym miastem. Bardzo polecamy, jeżeli nie mieliście okazji. Tak, zdecydowanie polecamy, bo jest co oglądać, jest przyjemna atmosfera. No i jest kilka browarów, które można odwiedzić. Tak, jeśli chodzi o Schlenkerle, fajna jest historia związana z nazwą, bo nazwa Schlenkerla pochodzi z dialektu frankońskiego i oznacza... coś zwisającego. Przy czym znaleźliśmy też... Bez głupich skojarzeń. Znaleźliśmy też informację, że chodzi o osobę, która troszeczkę kuśtyka, idzie krzywo i ma zwisającą rękę. I takie szlenkerlowanie może wynikać albo z jakiejś wady postawy,
z jakiegoś wypadku, że ktoś ma nogę nie bardzo, albo z tego, że za dużo wypił. No z tego, co mówili w filmie dokumentalnym na temat Schlenkerli, to właśnie wynika z tego, że jeden z przodków obecnego właściciela miał jakiś wypadek właśnie w browarze i nie do końca dobrze chodził i mu ręka zwisała. I mówili na niego Schlenker? Tak. Tak? I mówili, chodźmy na piwo do Schlenkera. I tak się przyjęło, cała karczma taką nazwę i cały browar i wszystko w ogóle. No ale my tu gadu o historii. Myślę, że po prostu jak będziemy następnym razem w Bambergu, to nagramy cały piękny materiał o historii i wszystkim. Ale teraz weźmy się za piwo. I to jest kolejna fajna rzecz. Te butelki takie konserwatywne, ale takie... Strasznie ci się podoba ten konserwatyzm. Tak. W pewnych rzeczach konserwatyzm jest dobry. Za pewne rzeczy, które są niezmienne. No, swoje. Tworzę swoje. No dobrze. Jeżeli 10 lat temu piliście piwo Schlenkerla Marzen i było dobre, to ono będzie wciąż dobre teraz. Znaczy, nie to samo. Nie wszyscy muszą robić DDH Kelsza. No ale jest to Marzen w stylu górnofrankońskim, obiecany przez pewien polski browar wiele lat temu. Mhm. Ja mam idealne szkło do takiego stylu. Znaczy szkło, nawet nie jest szkło. Powiedz o kolorze coś. Tak. No to ja może powiem... trochę przypomina kole, ale bardziej czerwone. Co? Kole. No, kole. Koka, kole. No jest ciemne. Takie... rubinowe. Mhm. Przebłyski. Pod światło. Trochę jak mocna herbata. Bardzo mocna herbata. Więcej herbaty niż wody w tym. Ale oczywiście najważniejszy jest aromat tego piwa. A go czuć już w tym momencie w całym pokoju. Wspominałem już, że uwielbiam wędzonki. Nie, nigdy o tym nie mówiłeś. I że wszystko, co wędzone, jest lepsze. Nie, tego też nigdy nie mówiłeś. Kiedyś wędziliśmy jajko. Tak? Mhm. I jakie wyszło? Bardzo fajne. Wzięliśmy surowe jajko. Surowe? Tak, bo wędziliśmy je gorącym dymem. Okay. Więc wędzenie nie dość, że je uwędziło, to jeszcze ugotowało. Ale to przeszło przez skorupkę? Ten dymek? Tak. W sensie aromat był tam w środku? Był. A. Jajka oczywiście są ciekawym tematem, ale przejdźmy do piwa. W ogóle jajka są fascynujące. Taka refleksja z dzisiejszego śniadania. Jajka są fascynujące. Mają tyle zastosowań kulinarnych. Tak. Niesamowite. Tak. Nie wiem, czy to możliwe, żebyście nie pili jeszcze tego piwa, ale jeżeli go nie piliście, no to to jest taka mega, mega uwędzona kiełbacha. Że może nie pili tak wędzonkofoby? No ale coś musiało ich zrazić do wędzonki i podejrzewam, że jeżeli coś zraziło, to właśnie to. Tak, bo to jest... to piwo nie bierze jeńców. Jeżeli nie wiecie, czy lubicie piwa wędzone, czy nie, to piwo wam odpowie na to pytanie. Co się kocha albo nienawidzi. Ja pamiętam... z 10 lat temu albo i więcej. Jeszcze nie było IPY w Polsce? Nie, pani, takie rzeczy to nie. W jakichś delikatesach, Alma czy coś w ten deseń. Właśnie była półeczka z piwami importowanymi i w dokładnie takiej samej butelce, z taką samą etykietą, stało sobie dumnie takie piwo. Kosztowało jakieś 10 złotych majątek wtedy za piwo. Kupiłem, otworzyłem i byłem zachwycony. A wszyscy mówią, że nie, pierwsze spotkanie z Schlenkerlą to absolutnie będzie niepijalne. Ja byłem od razu zachwycony. Ja nie pamiętam swojego pierwszego spotkania z Schlenkerlą. Pierwsza wędzonka to na pewno było twoje piwo. Moja pierwsza wędzonka. Kordziskie? Tak. A. Wtedy pierwszy raz. To była moja druga albo trzecia warka. Tak. Domowe oczywiście. No i tak w pierwszej chwili nie bardzo wiedziałam, co z tym zrobić, ale jak spróbowałam, to mi zasmakowało. Tak, ale nie byłam pewna, czy ten zapach miał tam być, czy to coś nie wyszło. No, wiesz, jak to jest, jak pierwszy raz się stykasz z piwem wędzonym i nie do końca wiesz, o co w tym chodzi. Mm-hmm. To znaczy, nikt ci nie powie, że to ma tak. Zdaje się, że nawet powiedziałeś, że to ma tak pachnieć. Tak.
w ramach wstępu. Także nie pamiętam swojego pierwszego spotkania ze Schlengerlą, ale to jest piwo rzeczywiście ekstremalne. Jest. Jeśli chodzi o smak, poza oczywiście dominującą kiełbasą wędzonką, jest dosyć, ma trochę goryczki. Ale jest stosunkowo słodki. Tak, jest słodkie, bardzo pełne. To ma 13,5 plato 5,1 alko. Jest trochę, jest ta słodycz, ale jest też goryczka. Taka akurat kontrująca słodycz, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że to jest wędzone. No. W tym ważne, piwie, że to jest kiełbasa w płynie. Nikt nie mówi o tym, czy jest słodkie, czy nie jest słodkie, czy jest gorzkie. Jest wędzone. To jest najważniejsze. W ogóle Schlengerla wszystkie piwa, jakie robi, robi wędzone. Mniej lub bardziej. Widzieliście już pewnie nasz filmik o wersji bezalkoholowej, czy niskoalkoholowej. Niskoalkoholowej. Co jeszcze mają? Lagera, zwykłego. Mają kilka Weizen. Specjalnych piw. Tak, sezonowych. No jest Eiche Doppelbock. On jest chyba jako jedyny wędzony drewnem dębowym, a nie bukowym. To piwo mi się kojarzy z biesiadą. Ono jest takie... No ono jest biesiadne, ale... Nie jest takie Wiesz, no... Zwłaszcza, że w Bambergu, nie tylko pewnie w Bambergu, gdzie indziej też, ale w Bambergu jest tego dużo, możecie je kupić w 5-litrowych puszeczkach, tak zwanych party kegach. Party z wędzonką, no. To jest impreza. No, wiesz co, robimy domówkę, przyniesiesz jakieś piwo? No oczywiście, że przyniosę piwo. 5 litrów wędzonki, no super. Mam wrażenie, że coś takiego kiedyś zrobiłeś. Ale tak, na rodzinne spotkanie, jak byliśmy w Bambergu, to kupiliśmy tam 5-litrowego kega, mini kega. I akurat ja wtedy prowadziłem, więc ja akurat nie piłem. Mhm. Więc cała rodzina musiała wypić 5 litrów wędzonki, ale wszystkim smakowało. Może po prostu się bali. Tak, bali się powiedzieć, że to jest niepijalne. Ups. No ale właśnie, sam ten browar, w którym to powstaje, też jest bardzo tradycyjny. Całe to miejsce jest tradycyjne. Tak. W momencie, kiedy wejdziecie do środka, to po pierwsze, nie wiem, czy to się zdarza wszystkim, ale na nas od razu pani z obsługi nakrzyczała: to nie wolno, tam nie wolno, tutaj siadać, tu jeść. No. Więc nie wiem, czy taki jest zwyczaj tam, czy to jest tak, ten konserwatyzm, czy to gościnność po prostu taka. Mówili, czy może my byliśmy chamami, nie wiem. Że jest średniowieczna gościnność. A, to no super. Co się nie zmieniło od czasów średniowiecza. Może po prostu kobiet tam nie wpuszczają, więc... Nie no, to się właśnie zmieniło. Wpuszczają kobiety. W tym filmiku z 1963 roku tak trochę byli niezbyt zadowoleni z tego, że kobiety gdzieś tam wchodzą. To jest Bamberg właśnie. Tak. No w każdym razie, jak tam wejdziecie, tam są wszędzie poroże. Jest taki klimat trochę myśliwski, jeżeli chodzi o wystrój. Trochę klasztorny. I jest sufit, drewno, z którego jest sufit zrobiony, stare, takie ciemne deski. No, tworzy klimat. Jest taka ogromna w ogóle miejsce. Wiele sal tak. Się tam znajduje, duże stoły w tych salach. I co jest bardzo fajne, tam leją piwo nie z jakiegoś kega, nie z jakiegoś kranu, tylko mają drewniane beczki, z których leją, po prostu otwierają kranik, piwo się wlewa grawitacyjnie, zamykają kranik. Ta karczma znajduje się mniej więcej w centrum miasta, czy w centrum tej starej części. To całe to miasto jest stare, więc... Ale są takie miejsca nowsze. No my po prostu nie wychodziliśmy poza stare, no bo stare jest fajne. Wyszliśmy, bo ja pojechałam na koncert, więc byliśmy. Czy poszłam? Poszłam. Poszłaś. Bo to jest małe miasto. Poszłaś. W Norymberdze, która jest tuż obok Bambergu, odbywają się duże targi branży piwnej, Braubiwale. I na te targi zawsze jeździ duża reprezentacja z Polski. I ta reprezentacja spotyka się na polskich wieczorach w karczmie właśnie Schlengerli. Mhm. Także jeżeli będziecie tam w okolicach właśnie tego terminu targów, to możecie spotkać wiele znajomych twarzy. Tak, raczej tam nie będziecie, bo wtedy ceny noclegu w Bambergu lecą w górę. Tym bardziej, że tych noclegów w Bambergu nie jest jakoś strasznie dużo. Jest chyba jeden hotel, a reszta to są jakieś guesthouse'y. No my byliśmy w guesthouse'ie. I możemy polecić. Jeżeli jesteście niscy.
No tak, no bo nocowaliśmy w domu, który był z XVII czy XVIII wieku, który nie był, znaczy był dostosowany do osób trochę mniejszych. Tak, ile razy się uderzyłem w głowę? Nie wiem. No tak przynajmniej 2 razy dziennie. Ale było bardzo klimatycznie i fajnie. I generalnie Bamberg polecamy bardzo mocno. Schlenkerle. Nawet jeżeli nie lubicie wędzonek, to myślę, że każdy powinien i tak spróbować, żeby... No żeby spróbować. No trzeba. No. Po prostu trzeba pewne rzeczy zrobić, spróbować, żeby wiedzieć, o czym się czasem mówi. Przecierpieć to. Tak. Nie wszystkie trzeba, no. Ale wypadałoby czasem. Niektóre. A to piwo jest dosyć dobrze dostępne w Polsce. Mhm. Ile kosztuje? Nie jakoś strasznie dużo chyba. Nie, jest tańsze od większości polskich kraftów. Mhm. Tych nowo-falowych. Więc za poniżej 10 zł już spokojnie możecie taką butelkę nabyć. I warto, naprawdę warto. Zwłaszcza jak obok jakiś wędzony ser, albo jakiś taki fajny, dojrzewający ser, jakaś kiełbasa. No właśnie, jakoś jak mi czegoś tutaj brakuje. To piwo się tak bardzo kojarzy z jedzeniem, że picie go na diecie jest bardzo złym pomysłem, bo będziecie płakać. Mhm. Ja właśnie płaczę. Dobra, idę do lodówki. A my widzimy się. Za czas jakiś. W lodówce. No to, drei, zwei, eins. Dzień dobry, Kociakwik. Piwny głos w waszych domach. To nie były strzały.